Dzień później odbyła się Łukowska Teatralna Moc Kultury. W Galerii Prowizorium wystąpiła m.in. Emilia Orzeł w monodramie Dziewczyna w kółeczku. Jak tam trafiłaś? Powiedz, jak tam trafiłaś? Pytają. A w rzeczywistości? Chcą wiedzieć, czy ich może spotkać to samo. Nie potrafię odpowiedzieć. Wiem jednak, że nie jest trudno ześlizgnąć się w objęcia wszechświata równoległego. Tyle jest wokół nas światów, światobłąkańców, świat przestępców, świat niepełnosprawnych, a może i nawet świat zmarłych. Człowiek przypomina osobę obarczoną obowiązkiem pełnienia roli reprezentacyjnej. Często szalona jest cała rodzina, ale ponieważ cała rodzina nie może iść do szpitala, wyznacza się więc na warianta reprezentanta, który zostaje hospitalizowany. Potem, w zależności od tego, jak miewa się reszta rodziny, osoba ta jest trzymana na oddziale albo odsyłana z powrotem do domu. Wszyscy są tutaj szaleni, ale do domu nie chcą wracać.